próbuję się załadować za darmo. Tak, są takie możliwości. Więc tutaj widzimy, już się wpiąłem. Mój kabelek się ładuje. No nie jest to takie proste, jak się wydaje. Po pierwsze, jest kilka różnych typów wtyczek, więc ja sobie tutaj podjechałem i okazało się, że część z tych styczek, praktycznie żadna z tych styczek nie pasuje. Widzicie, tu jest tak zwana styczka typu K, tu jest styczka typu M. Tych praktycznie się już nie używa. Te typu K się nazywają Shademo czy coś takiego. W każdym razie, żeby się podładować, trzeba mieć tutaj odpowiedni kabelek. Ładowanie jest dosyć szybkie, do 50 kW, ale tu jest chyba pomniejszone. No ja oczywiście też nie mogę się tak szybko załadować, więc... Dlaczego? Bo moje auto po prostu na to nie pozwala. U mnie maksymalnie ile jest, to 7,2 kW, gdzie realne ładowanie to jest około 6,5, więc widzimy, tutaj wszystko mruga. Więc tak, jak to wygląda. No generalnie na początku trzeba mieć kabel, więc zapatrzyłem się w taki kabel. Najpierw musiałem sprawdzić, jaki kabel pasuje do mojego auta, ale okazało się, że jest to dość standardowy, czyli typu C, a tak naprawdę to się nazywa Type 2. No i oczywiście tych kabli też jest wiele różnych rodzajów. Ten akurat mój, 32 ampery. Tutaj widzimy 32 ampery, 7,2 kWh. Jest to kabel jednofazowy. Ładowarka jest w stanie dużo szybciej obsłużyć. No ale w moim wypadku to jest wystarczające. Teraz zobaczmy, co tutaj mamy. No i tu sobie możemy wybrać, które auto sobie ładujemy, czy raczej z której ładowarki. O, tu jest właśnie to Shademo, tak jak mówiłem, typ. Raczej nie używany teraz, i CCS2 ten jest chyba najpopularniejszy z tego, co zauważyłem. No i Type 2, czyli praktycznie połączenie, jakby prostsza wersja tego CCS, tak? Tak mi się przynajmniej to wydaje. Może nie do końca, nie wiem. Jak mówiłem, jestem laikiem, nie znam się, ale jeśli chodzi o... blokowaliśmy tutaj. W każdym razie się ładujemy. Jak to wygląda? O, tutaj widać, że już są 2 kW naładowane w ciągu 20 minut, więc 6 kW w godzinkę, 12 kW w 2 godziny, czyli 2 godziny naładujemy całe auto. Natomiast to generalnie urządzenie powinno się teoretycznie wyłączyć po godzinie i później, żeby się dalej ładowało, trzeba wznowić ładowanie, czyli znowu trzeba jakby nacisnąć tutaj play, nie można odejść od auta. Tak mówi teoria, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze tego. Jest tutaj, mówię, pierwsze ładowanie. Wracając do samego kabla, jest to dosyć droga impreza. Taki kabelek kosztuje około 500 zł. Jedno takie ładowanie, licząc, no powiedzmy, złoty 30 za kilowatogodzinę, no to dużo trzeba ładować. W moim wypadku policzyłem, to dosyć szybko wychodzi, że 48 godzin, czyli 48 razy muszę podjechać tutaj, żeby mi się ten kabelek zwrócił. 48 razy wydaje się dosyć dużo, ale no powiedzmy, że około 6-7 razy już się ładowałem, więc pomału się to zwraca. Zobaczmy, jak tutaj on to proceduje. 23 minuty, poczekam do tej godzinki i zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie dzisiaj, z tego ładowania. No tutaj na potwierdzenie widzimy pełna moc tej ładowarki, akurat 26 km na godzinę. 20 minut tam gdzieś mi się ładowało, więc godzina 40 do pełnego naładowania. Teraz mamy 8 km już załadowane, 23%. Pełna moc, mówię, ponieważ ładowanie 26 km na godzinę to jest to, co tu mniej więcej się udaje z tej ładowarki uzyskać przy maksymalnej mocy. Przy ładowarce domowej to jest około, tak jak mówiłem, 5,5 godziny trzeba ładować we wcześniejszym odcinku.
No tutaj to jesteśmy w stanie zrobić 2 godziny. No niestety albo idziemy do sklepu na zakupy, ale 2 godziny w takim sklepiku dla mnie to jest dosyć dużo. No okej, powiedzmy godzinę. Jeśli nie ma nikogo, to możemy ładować 2 godziny, ale wydaje mi się, że po godzince trzeba to zwolnić, jak ktoś inny podjedzie, żeby też sobie mógł tutaj naładować w spokoju. No dodam może tylko, że dzisiaj jest sobota. Godziny takie około 13, więc wydawałoby się, że powinno być tutaj pełno. Jesteśmy w Trójmieście, więc dużo aut elektrycznych. Rano tu przyjeżdżałem, stał, ładował się Zoe. A teraz widzimy, jest pusto, aczkolwiek jak przyjechałem, ładował się mini elektryczny. Ale i tak, generalnie myślę, że jak na sobotę o tej godzinie, to spodziewałem się, że nie uda mi się tutaj podpiąć. A jednak było pusto, więc teraz też widzicie, nie ma więcej samochodów. Więc nie jest tak źle, można się podpiąć za darmo. No dużo na tym nie zarobię, no to 7 kW, jeśli uda mi się załadować, to będzie jakieś 8-9 zł. No ale pomału musi się spłacić ten kabelek, więc sobie tutaj tankujemy. Tak, stacja się wyłączyła, ale w międzyczasie ją odpaliłem od nowa, więc da się po prostu ładować dalej. Nie ma to żadnego powiązania z samochodem, po prostu stacja się wyłączyła po godzinie i jednej minucie. Jak widzieliście na zdjęciu, ponad 6 kW się załadowało, więc tak to wygląda. Więc generalnie jeśli nie ma tutaj nikogo, możecie się ładować dalej, jeżeli nie, no to trzeba wpuścić kolejnego tutaj klienta, także... Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego vloga. Dajcie łapkę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to też. Pozdrawiam serdecznie i w następnym odcinku mam nadzieję, że uda mi się coś skręcić. Będziemy się ładować na Tauronie. Tym razem za pieniążki, ale tanie pieniążki. Także do zobaczenia.